Witam wszystkich w kolejnej części poradnika z pamiętników artylerzysty. Tak jak mówiłem, to jest ostatnia część jakby tego w sumie wstępu, no bo chciałem, żeby ten poradnik był jednocześnie, to co do tej pory nagrałem, było jednocześnie początkiem i końcem takiego poradnika. Potem będę starał się wam pokazywać po prostu bitwy na artylerii, w których będę chciał właśnie zaprezentować i unaocznić te rzeczy, o których mówiłem. I właśnie takim pierwszym przykładem bitwy szkoleniowo-pokazowo-fajnej będzie ta, czyli na F-fale 207, rozegrana całkiem niedawno. Była to moja bitwa na asa pancernego na tej arcie, także dużą mi radość sprawiła, bardzo się z tego cieszyłem. Bo była fajna i tutaj będzie w sumie wszystko to, o czym mówiłem, wprowadzone, znaczy po prostu pokazane i na żywo. Czyli pierwsza rzecz, o której mówiłem. Zanim pojedziemy na pozycję docelową, postarać się na mapie pamiętać o najbardziej standardowym i najbardziej takim obleganym miejscu. Na mapie klasztor, jeśli dobrze pamiętam, tak, jest to oczywiście ten przejazd na E i F 4-5, tak w sumie na styku. Dojeżdżam prawie do miejsca, w sumie takiego idealnego miejsca, trochę tu się zapędziłem, zapomniałem w ogóle, że w złym miejscu stoję, zapędziłem się przeokrutnie. Tamten T71 już niestety właśnie dojechał, to był mój błąd. Czekałem właśnie w tej chwili, czy ten nasz T71 kogoś wyświeci. Niestety się to nie udało, bo i teraz no, postanowiłem, że zaczaję się na tego T71 ichniego, skupię i jakimś idealnym strzałem urwę po prostu mu kadłub i będzie fajnie. Wiedziałem, że teraz powoli by nie skręcał, poleciała pestka, miałem nadzieję, że spadnie idealnie, niestety kalafior, także ten T71 nasz zaraz będzie ubity. Chciałem jeszcze może mu pomóc, ale przeładowanie, tak jak mówiłem, 28,5 sekundy, wiele z tego nie wyszło. Tutaj widzieliście przed chwilą, niepotrzebnie przyspieszyłem, bardzo ładny strzał w Tygrysa, tak, za 416 i teraz zobaczcie to, staram się właśnie obserwować. Zauważcie, tutaj widzę, że ten się nie rusza, więc to trzeba wykorzystać, będzie zaraz gotowe przeładowanie, jest, poszła pestka w ciemno, widzieliście, weszło, czyli nie było tego wybuchu, znaczy, że udało mi się trafić w gościa. Znowu przeskok na bok mapy. Pamiętajcie też to, o czym nie mówiłem. Pamiętajcie też, że trzymając klawisz Ctrl i klikając prawym przyciskiem myszy, możecie się swobodnie przeskakiwać. Nie musicie ruszać myszką, tak jak teraz powiedzmy zrobię to, że ruszać tak tu, przejeżdżać przez całą mapę. To na przykład jak ktoś ma niskie DPI w myszce, to jest po prostu mordęga. Tylko klikacie sobie, robicie prawym i w tym momencie od razu jesteście na miejscu kursorem i celownikiem. Także to warto o tym pamiętać. Zobaczyłem, że po lewej stronie oczywiście jest ta mordownia, będzie tutaj potrzebne wsparcie, jest pluton E75, na pewno mój strzał tam około 500 się przyda, E75 może dość trudno się zbija, ale teraz zobaczcie, ta 75 już jest na dokończeniu, także na pewno będzie tutaj moja pomoc bardzo cenna. Powolutku skupiam, strzelam, oczywiście wylosowało mnie jak zwykle tragicznie, nie, tym razem się nie udało, mimo że losowanie było fajne, to poszło nad nim. To, o co możecie pytać, jak strzelać artylerią, jak mieć czołg w celowniku. No, od czasu nerfa większość artylerii ma tak, że czołgi, znaczy, że celownik jest sporo większy od czołgu. Ja strzelam o tak, zobaczcie. Strzelam, żeby ta czarna kropka w środku była na czołgu. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, ale tak najczęściej mi wchodzi. To jest mój sposób. Czarna kropka na czołgu, na środku mniej więcej, bum, bardzo ładnie weszło, trochę tam zeszło, ale weszło na bok gąsek, także strzał za 506, bardzo ładny w Godzillę, przeze mnie tak nazywaną, udało się i ona, zobaczcie, już teraz się wycofuje. Właśnie to jest magiczna rola artylerii, przestraszyć przeciwnika, sprawić, żeby on nie wiedział właśnie, co się dzieje i jego ta niepewność zamieniła się w jego wycofanie. Jeśli ta Godzilla stała i czekała na wyjazd naszych po lewej stronie, to po mojej plombie on zobaczył, że ma sporo mniej HP i teraz jest już na strzał, więc musi swoje życie oszczędzać, więc musi się wycofać. Ja teraz właśnie znowu, zobaczcie, pinguję, że będę niego strzelał i siódmy potwierdza, niesamowita rzecz, potwierdził mi to, że wie, że ja będę strzelał. Jest jak Tiger, jest wyświecony strzał, pięknie 4-4-5, idealny przykład właśnie zgrania nawet na randomie. IS-7 potwierdza, tak jest, czyli zobaczył mój strzał, zobaczył, że ja trafiłem, ucieszył się z tego, że to weszło.
Piękna współpraca. Teraz pojawia się jagódka S100. Skitana ta była przez praktycznie całą grę w tym jednym miejscu. Można tutaj było walić po prostu jak w bęben, w ciemno, spokojnie. Odpuściłem, zauważcie, lewą stronę. W ogóle teraz nie strzelam tam. Jagódka stoi. Jeszcze raz. Niestety moja pestka spadła, jako że to był strzał w ciemno, spadła na te kamienie. Mogłem tak naprawdę strzelać po 2-3 sekundach. Kolejna ważna rzecz. Wasza intuicja. Po jakimś czasie na... O, właśnie, teraz przepraszam, teraz przerwę to, o czym mówiłem. No, moje takie troszkę niefajne wykorzystanie sytuacji, czyli Waffenträger auf PZ4, nieruchomy, afkujący, bardzo ładnie przyjmujący buł od Arty 1257, wpadł idealnie na chyba tam w sumie górę wieży, także bardzo ładny damage. Dlaczego ty mówię, że nie fajne zachowanie? Wiem, że on jest afkujący, ale potwierdzam, czołg nawet nieruchomy, naprawdę uwierzcie mi, są sytuacje w randomach, kiedy o, teraz jeszcze będzie strzał w ciemno, bowiem już teraz zniknął. I trzeci mówi mi, że Arty noob. Są sytuacje w randomach, kiedy tacy gracze potrafią się przebudzić, potrafią wejść do gry po upływie 5-8 minut i naprawdę jeszcze nawet coś powalczyć. Także nawet jeśli ten czołg jest tam był awkujący i ten gracz nie był obecny, to istniała pewna szansa, że on się obudzi, że on wejdzie do gry i nawet może jeszcze coś zrobi. Także to było na takie moje... powiedzmy, no pół na pół, może nie fajne, może fajne, no ale tak zrobiłem, też mi zależało również na damage'u, 1600 damage'u piechotą nie chodzi w takiej bitwie, więc zrobiłem jak zrobiłem, okazało się, że nawet sensownie. Zauważcie, odpuściłem lewą stronę, tam są chłopaki radzą, jest jak Tiger, jest jak Panzer S100, tam została tylko S-etka, prawa strona z kolei, no cierpi, bo jest jagódka, jest T-34 skontowany, jest jak Tiger, pomagam im jak mogę. Uparłem się na tego jagdpancera, bowiem nie mogę go trafić. Zobaczcie, znowu pinguję, że będę strzelał. Czekam, aż on wiem, że się na pewno zaraz zatrzyma. Tak niby udaje, że przód tył, poleciało, weszło. Do ISA 7 naszego przyjechał teraz, gdzież to on jest, jagdpancer S100 dobija tego T-34. Teraz spróbuję pomóc naszemu obiektowi 704, ale widzę, że nic z tego nie wyjdzie. W międzyczasie spadły nasze czołgi i teraz zobaczcie też kolejna świetna sytuacja dla mnie. S-etka odwraca się i próbuje ubić naszego jagdtigera. Pewnie by jagdtiger wygrał, ale nie wiem, co się stanie, więc szybko celuję, zobaczcie, zdingował. Także moja pomoc, mimo że tylko 16 HP, pestka moja była bardzo cenna, to jednak postanowiłem ją zużyć właśnie na pomoc temu jagdtigerowi. Mówiłem, naprawdę nie wiemy, co się może wydarzyć. Może akurat będzie miał esetka niesamowity fart, jakoś podpali albo po prostu wybuchnie tego naszego jagdtigera. Nie ryzykowałem, posłałem pestkę, byłem już skupiony, trudno, poleciało. Zostali dwaj przeciwnicy. Znowu pokazuję na 3 sekundy mniej więcej przed strzałem, że będę strzelać. Trudny strzał, bardzo nawet, ale idealnie weszło za 601. Także już mam z tego, co tam jest napisane, oczywiście w lewym górnym rogu prawie 4000 damage'u, ale ogólnie mam go już troszkę więcej. Teraz, żeby pokazać ISowi 7, że nie jestem gotów, klikam przeładowuję. To też się przydaje. Piszę mu, że zostało mi 10 sekund. Który z nich tam zaraz, zobaczcie, potwierdzi, że tak, teraz pokazuje, że będę strzelać na 3 sekundy znowu i o właśnie, Luwe chyba do mnie pisał, żeby na spokojnie nie stracić tego, ale pewnie też ogólnie mógł pisać do wszystkich. Kolejny strzał w jak pancera, niestety teraz on dobija naszego ISa 7, IS 8 poradził sobie z typem 62, Luwe kapuje. I teraz i pojedynek dwóch jagdpancerów. Zobaczcie, tylko zerwane gąski, naprawiona gąska, będzie wyjeżdżał jagdpancer na niego. Luwę na szczęście bardzo ładnie skapa zbija i bitwa się zakończyła. A ja tutaj miałem w tej bitwie, tak jak mówiłem, asa pancernego i 5600 punktów obrażeń, co naprawdę to było bardzo fajnym wynikiem. As pancerny był za, to było 1000, ponad 200 expa na tablicy, czyli ponad 1800 punktów doświadczenia ogólnie z premką. Dobra, to był filmik pierwszy i ostatni w tej jakby, w tym poradniku z pamiętników artylerzysty. Kolejne filmiki będę chciał pokazywać już po prostu czyste bitwy, ale jeśli będzie coś mi się kojarzyło, to będę oczywiście również Wam opowiadać i sugerować, co można było zrobić lepiej bądź poprawić. Dzięki, do następnego, cześć!